Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Przemyślu. Robimy sobie taki rodzinny trip, ale ja na każdym kroku lubię znaleźć sobie coś fajnego. I tutaj obok mnie jest wieża pancerna z jednego z fortów twierdzy Przemyśl. Najpewniej fortu pancernego. Nie wiem którego, bo nie ma informacji, ale daje nam to pogląd, jak te wieże wyglądały. Ostatnio zwiedziłem kilka z tych fortów i jeden z nich właśnie był fortem pancernym i tak to wygląda. Ogromna, to jest góra tej wieży pancernej. Tutaj jakieś otwory obserwacyjne, otwór strzelniczy i sygnatura B3. Pewno po tym można by dojść, co to był za fort. No jakiś element mechanizmu tutaj. Myślę, że to jest też część większej wieży. I co ciekawe, o ile się nie mylę, te wieże były robione przez czeskie zakłady Skody. Przynajmniej w fortach krakowskich noszą taką sygnaturę. Myślę, że tutaj było podobnie. Pewnie jakbyśmy zajrzeli od spod środka, to byłoby to na... rozwiałoby to nasze wątpliwości. Ale 99% zakładam, że jest to Skoda. Także ogromna, ciężka wieża pancerna z fortu twierdzy Przemyśl. Obejrzyjcie sobie nasze filmy z twierdzy Przemyśl, bo tam jest dużo, dużo więcej, a tutaj tylko taki smaczek chciałem pokazać. Także dzięki, na razie.